No widzu, witam cię bardzo serdecznie w moim nowym studiu! Elegancko! Jak widzicie widzowie, troszkę się pozmieniało, zmieniliśmy trochę ten pokój. Oczywiście cały odcinek z tego, jak zmienialiśmy ten pokój, jak to wszystko będzie wyglądało, będziecie mogli zobaczyć już za niedługo na moim kanale vlogowym, więc serdecznie was tam zapraszam. Będziecie mogli, prawda, zobaczyć cały proces wymieniania tego wszystkiego, montowania wszystkich rzeczy tutaj, prawda, które są. I mam nadzieję, że wam się ten odcinek oczywiście spodoba. Zanim oczywiście przejdziemy do filmu, to koniecznie poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Wbijacie na Palion Style'a, tutaj macie, prawda, elegancki taki kubek i również w środku są breloki, które możecie sobie kupić na sklepie Palion Style. O, mi się akurat chwycił brelok Emilii, który również za niedługo będzie. Tyle, ja chciałem tylko wam tak powiedzieć, że jest nowe studio, żebyście się nie zdziwili, że po prostu inaczej to troszkę wygląda. No i mam nadzieję, że podoba wam się, możecie ocenić, prawda, ale najlepiej jak wejdziecie na mój kanał vlogowy i tam jak będzie film, to ocenicie, jak to wszystko już pełni wygląda. Szkoda trochę, że nie udało mi się tego zrobić na tyle szybko, żeby wam pokazać najpierw tam, a dopiero tutaj, no ale trudno. Nie było tyle czasu. W każdym razie widzimy się, życzę wam miłego oglądania i widzimy się na kanale vlogowym, na filmie ze studia. Serdecznie zapraszam, linki wszystkie w opisie. Pozdro! Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, jest ze mną Milki! Halo, halo, siemano, siemano, ja jestem koniecznie widzę. Tak, to prawda. Koniecznie widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, jeżeli podobają wam się odcinki, a my widzowie tak. Dzisiaj mamy przecudowny plan. Spotkałem się dzisiaj z Emilią, ponieważ zanim jak widzicie... Poczekaj, zanim co? To odsuń się, bo słuchaj, to jest ważna sytuacja. Posuń dawaj. Się, posuń się, to jest no dobra. Patrz, jest torcik, jest tutaj tort. Dajemy świeczkę, proszę bardzo. A kto ma urodziny? Imieniny obchodzą Artur, Damazy, Daniel, Gośćwit, Hieronim, Maria, Poncjan, Sabin, Stefan, Waldemar, Walenty, Walentyn, Wilburga i Wojmir, więc wszystkiego najlepszego, wszyscy widzowie, co mają tak na imię. Tak. W szczególności Walenty. Walenty mi się bardzo spodobał. Dobra. Mi się najbardziej podobał Wilburg. Są w ogóle dziwne imiona, nieważne. Emilia, no, ja nie wiem, słuchaj, podobał, dzisiaj tak. Musimy się zająć sytuacjami, prawda, ważnymi i mniej ważnymi. Hmm. Weź tego torta. Ja nie jestem... O, jestem trochę głodny. Zjadłem go no trochę. No dobrze. Zjedz sobie. Dobra. Ale to boczki fajna pomarańczowa pójdzie. Świeca taka, elegancka. Dobra, widzowie, zanim przejdziemy do dalszej części materiału, to serdecznie was zapraszam na Palion Style'a. Tam możecie sobie kupić, prawda? Zobaczcie, taki kubeczek. A tu są w środku, prawda? Mega eleganckie. Breloki, wow. Więc koniecznie kupcie. Wow. Jak widzicie, zmieniło się też moje studio troszkę. Dobra, chodź Emilia, wychodzimy, lecimy ogarnąć jakiś... Biegnął tu ktoś. Palionowy Yeti. Goście. Halo. Goście. Halo. Co ty taki niski? Kaźmierz. Co ja? Jaki niski? Normalny jestem. Jezus! Kurczył się. Panowie, co was tu sprowadza? Yeti, gdzie ty lecisz tam na górę? Stary, tragiczne wieści. Jakie tragiczne wieści? Bo pogadaliśmy troszkę z młodym. Ewa, patrzcie, w ogóle macie ten sam sweter, tak nie żebym wam przerywał, nie? Paweł, jakby chciałem ci powiedzieć, że kradłeś mi po prostu ten sweter i jest mi przykro strasznie. Ja już go miałem 3 lata. Ja też go miałam 3 lata, ja miałam nawet 3,5, wiesz? Tylko ja zazdroszczę się tego, że masz podjął studentki, to jest jeden z tych. Jakie mam, jakie mam buty z tym, to jest jarzębina, co to jest? To jest stary, to są chwasty, bo chodzisz po lasach. Dobra, nieważne, ja nieważne. Czekaj, dobra, totalny czekajcie, bo Paweł przyszedł z jakąś informacją, no. Wiesz, co się dzieje? Co się dzieje? Nie uwierzysz. Pogadaliśmy z młodym. Z Herobrine'em? Nawiązaliśmy z nim kontakt słowny. Czy on umie mówić? No way, no, jakie tak powiedział? Dobra, a co powiedział? Co powiedział? On mówi, co? On jest nienormalny, musimy coś z tym zrobić. No ale co powiedział? Powiedz to. No, słowa, które budzą grozę. Czyli? Czyli śmierć, kościotrup. Co? Mama trup nawet powiedział. Tak, i mówi mama trup. Co? A palionka mówi, dobrze synek, dobrze, pierwsze słowa. No. I ona się cieszy jeszcze, tak? Tak, o kurde, mocno. Nie, dobra, to czekajcie, chodźmy po Dave'a, bo widziałem, że on tam się gdzieś kręcił wokół ten. Ej, dobra, pójdziemy tam, ja jestem ciekaw, czy go spotkamy. On jest tam? Kiedy tam byliście? Kiedy wróciliście stamtąd? No, z jakieś kurde 2 godziny temu. Dobra. Dave'son! Tu czekajcie, w dzwona zabiję. Wejdź po prostu! On się szykuje jak na wojnę! Szacunek, a nie błaź po prostu ty! Nie uwierzysz, co się stało, posłuchaj, to jest pilna sytuacja, dlatego! No, Yeti, powiedz. Nie, ty powiedz. Dobra, to ja powiem. Ja już się boję. Ja tą historię słyszałem 5 sekund temu. Każdy ma taki sam sweter. Stary, pytanie, dlaczego ty nie masz swetra jak ja? No i właśnie, gdzie jest twój świąteczny sweter? Właśnie, to jest grane. Wiesz co, chyba nas nie szanujesz, znowu zrobić tą sztuczkę? Zrób znowu tą sztuczkę. No to patera. No i co? No i, co? I ładnie, i elegancka sztuczka, no i to się nazywa. I patrzcie teraz tu. Niesamowite. Jakie mamy matching sweterki. Wiesz co, Yeti, widzę, że teraz Yeti nas w ogóle nie patrzcie, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Tak, a wy najlepszą parą. Yeti jest w końcu jest sytuacja. No właśnie, gdzie, Emilia płacze, nie płacz. Dobra, czekajcie, bo to nie jest wesołe. Dobra, czy ktoś powiedział w końcu Dawidowi, co powiedział Herobrine? No właśnie. Nie, ty miałeś to zrobić. Okej, dobra, no to mówię w takim razie. Herobrine ponoć pierwsze słowa powiedział, Yeti i Paweł z nim nawiązali kontakt i powiedział... Co powiedział? Śmierć? Jak to nie wiesz? No śmierć, kościotrup, coś takiego. Mama trup. Mama trup, no.
I on jest jakiś nawiedzony, stary. Że miał koszmar. Może tak być. To jest całkiem dobra. Czemu wy wszyscy na mnie patrzycie? No bo przemawiasz. Czemu wszyscy na mnie patrzycie? Jak to nie spał? No bo chodził normalnie. Dobra, ale czekajcie. Zobaczmy, czy on tam jest może, ale ja mam propozycję, zróbmy to na podkach na niewidzialność, bo ja tam się boję iść w takim razie, skoro on tak jest. Będziemy znowu kraftować podki na niewidzialność? Nie musimy kraftować, bo się przygotowałem na to. Masz zjedzoną czapkę z przodu. Zjedzonej czapki, tylko wrzyna mi się w mój przepotężny mózg. Nie jest moja. Co? Wrzyna mi się czapka w mój przepotężny mózg. Daj ma coś z czapką. Dobra, chodźcie tu przez pole, dawajcie, już trudno. Tylko nie skakać mi po polu. Czapka macie ze mną. Ja wiedziałem po prostu, że ktoś tam skoczy specjalnie. Dobra, chodźcie, tu mam podki na niewidzialność przygotowane. Zrobiłem ostatnio ich więcej i akurat widzę, że się przydadzą bez nas więcej. Dawidzie, proszę się tak nie denerwować. Niech se każdy weźmie po jednej podce, tutaj są w tej skrzynce. Nielegalne chemikalia tutaj. Nie, nielegalne chemikalia, tylko podziękuj ładnie za to, że ci podkę na niewidzialność dałem, dobra? Ja sobie wezmę na siłę. Ale ty jesteś w ogóle niewidzialny. To weź se, dobra. Dobra, chodźcie, idziemy tam zobaczyć na niego, bo mnie to bardzo ciekawi. Dobra, czyli powiedział ogólnie nic, niefajne słowa. Powiedział, że śmierć. Czemu ja ciągle zbieram jakieś nasiono? Co się dzieje? Wszędzie są porozstawiane. Dobra, lecimy tam. Idziemy na piechotę, czy lecimy rytm? Chyba w złą stronę, nie? Czy tak nie, no wydaje? Tak chciałem tędy przejść, żebyśmy już przez pole moje drugi raz nie biegli. Jaki fajny bałwan! Właśnie, ocena bałwana. Udajwa na kanale, widzowie. Jaki fajny bałwan! No dobra. Ja miałem ten chyba nagrać na jutro reakcję waszą na tego bałwana, ale dobra, walić. Ale to jeszcze widzieli go tylko z tyłu teraz, nie zwrócili uwagi na przód, jeszcze możesz. Dobra, chodźcie. Czy tam Herobrine jest? Ja mam nadzieję, że tak, tylko panowie, ja się trochę boję. Kurde. Bo skoro on takie słowa wypowiada... Ale niewidzialni, chilluj. No to właśnie, będziemy niewidzialni. Dobra, chilluj, zbyszka, idziemy. Dobra, to pijcie już, wypijcie se już. Daj Majo. No co? Nie, muszę wam coś potem powiedzieć, nie? Ale dobra, dobra. A nie możesz teraz? No, nie mogę teraz, ale on jest tak mocny, dobra. Dobra, to poczekamy w takim razie z upragnieniem, dobra. Czemu on biega bez mamy tam? A jest tam. Ale on się jakoś gdzie tak... Gdzie są rodzice? Ej, on jakiś się jest wkurzony. Gdzie są rodzice? Ej, a... No dobra. Czemu ten młodzieniaszek jest sam? Co on robi? Nie ma rodziny. Ej, co? Ej, on rozwala to. Ej, no czemu ja zbudowałem tu taką fajną huśtawkę? Zostaw to. Ale farfocel, on jest niewdzięczny. W ogóle zero wdzięczności. Ej, dobra, on jest lekko nawiedzony, on jest lekko nawiedzony. On jest opętany. Ej! Dobrze. Czemu dziecko ma TNT? Rozwaliłem mu to TNT. Ale skąd to takie rzeczy ma i gdzie jest Palionka i Steve? Co jest grane? Halo, Palionka! Czemu on to rozsata? Znaczy, stawia na razie. Weźcie mu to TNT, zabierzcie mu to TNT. Ej, on więcej tego TNT ma. On tu wszędzie w ogóle w domu rozstawia. Z tym dzieciakiem nawet nie popiszemy, bo on nie umie. Ale on powiedział słowa, tak? Że śmierć i kościotrup, coś tam. Mama, trup, no świetne słowa. A myślicie, że co to oznacza? Ej, on bierze obraz i stawia na nowo. Że jest psychiczny. Że chce zabić swoją mamę? Ej, w sumie to jest drawna uwaga. Ja bym się bał na miejscu Palionki. Ale Palionka mu przyklaskiwała, może ona go tak wychowuje. Dobra, bo może Palionka dalej ma coś z tego demona. Zobaczcie obraz! O nie, widzę to! O nie. Ej, nie, mam dość. Dobra, nie, słuchajcie, nie. Ja bym z nim chciał... Ty, ale to jest dzieciak, może nie otwierajcie drzwi. No właśnie, a może byśmy go tak przestraszyli, może on się wtedy, wiecie... Sorry, no. Zamknął mi drzwi przed nosem, nie mogłem wejść do środka. O nie zdążyłem. No dobra. Co, chciałem przez szybę patrzeć, ty, no musimy no właśnie tam też wejść, bym chciał wejść do środka, ale wszystkie... Ja jestem w środku. Dobra, wejdźcie do środka, ja jestem też. Dobra, idę na górę. Zróbmy tak, zróbcie przegląd całego domu, znajdźcie może coś, może tu znajdziemy jakąś informację dotyczącą tych jego dziwnych zachowań i może się dowiemy, ja widzę tu skrzynki w magazynie, wszystkie puste są. Tu było coś, ale tu nic nie ma. Gdzie? Gdzie jesteś? Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. W domku u góry. Ej, co on zrobił? Co? Ej, wejdźcie do jego sypialni. Sypialnia? Trumna. On robi z tej kołyski trumnę. Co? Nie, no, idę tam. No patrz to, co zrobił. To jest jak trumna. To dziecko jest psychiczne, on jest chore po prostu. Z jego kołyski. O nie! No, se zrobił tego, no kurde, no, Daszek, tak to Daszek. Chcesz, ten? Ej, tu jest zielone masa zielonych. Ej, tu jest ta płyta straszna. Dwie czarne płyty tu są. Ja pierniczę, on cały czas... Ej, co jest grane? On coś zbiera. Ej, on coś robi, on dobra, on zebrał. Kto dał tą płytę? Kto odpalił tą płytę? Co to odpalił? Wyłączcie to! Co jest grane? Ja nie mogę, co wy robicie?
Czemu? Dobra, kto to znowu zrobił? Kto to znowu zrobił? Kto tu jest? Ja tak. Weź się patrz na tego. No weźcie, kto to wyłączył? Mario, to ty robisz na pewno. Dobra, jest. Ja nie widzę tej płyty nawet. Zostawcie ją tam na tej półce. Widzę, że ktoś tam znowu biegnie. Kto to jest? Dobra, nie włożył jej. Ale ktoś tu jest. Tylko ja was nie widzę, to jest najgorsze, się śmieję. Yeti, to jest na bank. Dobra, to jest Paweł. To jest Paweł. W swoim pokoju jest. To jest Paweł, jestem pewien. On tak podchodzi, stawia i od razu ją wyciąga. To jest Paweł, jestem pewien na 100%. To jest na pewno Paweł. Czemu, ale czemu ja w ogóle od razu? Stary, to jesteś na pewno ty. Mnie nawet w domu nie ma. To gdzie jesteś? Tak. No za oknem patrzy na mojego gościa. A co robi on teraz? A za którym oknem? No... Ej, on rozwala szyby! To jest jedno rozwalone okno. Dobra, biorę tą płytę stąd i wkładam z powrotem do tego. Dobra, ten Herobrine czemu jest... Czemu ta płyta dalej gra? Nie gra już, co ty mówisz? Gra. On rozwala wszystko. Ej, dobra, on nam miesza w głowach, on nam miesza w głowach. Ty, Dawid ciągle słyszy tą muzykę. Ja jej nie słyszę. Ja serio słyszę. Ej, to ja nie wiem o co chodzi, ale dobra, to jest coraz bardziej nawiedzone miejsce. Tu się moby schodzą. Ej, on ma łuk! Ej, on ma kość! On ma łuk z szkieleta. Dobra, nie, panowie, idziemy stąd. I Emilia. Przepraszam, że tak się ogólnie zwróciłem, no, ale... No już się jakby przyszło. Przyzwyczaiłaś, co? Nie, bo zawsze... Mówicie do mnie panowie, tak? Zawsze na konfie, jak pisze panowie. Nie, dobra, ja zostawię... Ej, bo tu jest coraz więcej mobów! Widzicie to? No bo tutaj nie jest oświetlone. Ja już uciekłem. Dobra, nie, ja... Idziemy stąd. Gdzie wy poszliście? No jestem pod panią Stein. No bo panią Stein, no dobrze, no to koniecznie widzę, kupujcie panią Stein. Ej, dobra, mnie się to nie podoba, że on mówi jakieś takie dziwne rzeczy. Ja wydaje mi się, że moglibyśmy w końcu go zamknąć w jakimś więzieniu czy coś, bo moim zdaniem to idzie w bardzo złym kierunku, ta jego cała przemiana. Ja mam, widzowie, że to wszystko nie zajdzie tam, dokąd myślimy, że to zajdzie i mam nadzieję, że ten Herobrine będzie normalny jeszcze, że się stanie takim przytulnym Steve'em jak jego ojciec, a nie takim złym Herobrine'em.